Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w piątek, 18 czerwca 2018 roku, 2021 roku. Proszę Państwa, nasze spotkanie, ostatnie spotkanie mówiło o duchu ludzkim, o śmierci ducha ludzkiego. Śmierć, Jezus Chrystus zadał naszemu duchowi śmierć. Ale to, czy my będziemy chcieli zadać mu śmierć, jest kluczowe. Jest kluczowe, ponieważ Ewangelia według świętego Jana mówi bardzo wyraźnie. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, werset 18, mówi takie słowa. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Więc śmierć, uśmiercenie naszego ducha jest darem i łaską Chrystusa Pana dla nas, dla naszej duszy. Ale czy my będziemy chcieli przez wiarę istnieć w tym darze, to jest druga sprawa. I dlatego święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 3, werset 30, mówi przecież takie słowa. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego, czyli Żyda, dzięki wierze, tak jak święty Paweł jest Żydem, dzięki wierze, natomiast nieobrzezanego, czyli poganina, przez wiarę. Przez wiarę. Czyli różnica tu jest tego rodzaju, że dzięki wierze, czyli Żydzi żyją prawem, a dzięki wierze są zbawieni. A poganie nie mają prawa, więc przez wiarę, z powodu wiary są przemienieni, czyli jeśli chodzi o pogan, to jest dosyć ciekawa sytuacja, to znaczy jednych i drugich, ale poganie, czyli nieobrzezani poganie, opierają się tylko na żywym słowie. Tylko na żywym słowie, czyli oddając się żywemu słowu. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ostatnie spotkanie, ostatni wykład dokładnie to ujawnił. Ujawnił, że żywe słowo jest, jak to powiedział święty Paweł w liście do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12, czy 11, 12. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Czyli jest ono żywe i ono jest, jakby powiedzieć, naprawdę żywe. Ono jest żywe, nie żywe w wyobraźni, w iluzji, w przenośni, w jakimś tam pojęciu irracjonalnym, czy można powiedzieć jakiejś abstrakcji żywe. Nie, ono jest żywe. Ono po prostu jest żywe. Żywe jak człowiek. Żywe jak człowiek. Tylko człowiek nie zdaje sobie sprawy, że jego życie nie pochodzi z krwi i ciała, tylko jego życie pochodzi od Boga samego. Więc to żywe jak człowiek nie ma tutaj przenośni, tylko jest żywe jak człowiek. Bo nawet gdy człowiek jest zdrowy, wszystkie komórki jego funkcjonują, mózg jego jest sprawny, wszystko jest dobrze, a gdy wyjdzie z niego właśnie to życie, to jest nieboszczykiem. A ciekawą sytuacją jest to, że z punktu widzenia medycznego, w czasie, gdy wychodzi właśnie żywe słowo z człowieka, czyli życie, nie ustaje w jednej chwili, można powiedzieć, akcja, tak to nazwę, akcja komórek. Ona nawet przyspiesza. Ona chce naprawić to ciało, bo nie wie, co się stało. I chce naprawić, chce obudzić, chce to przyspieszyć, a okazuje się, że nie może tego przyspieszyć i zrobić, bo nawet gdy naprawia się mózg, nawet gdy naprawiają się wszystkie inne elementy, budują się łączności nerwowe, nie może ten człowiek żyć, ponieważ życiem jest właśnie ten fluid, właśnie ta tajemnicza moc. Moc życia, boskiego życia. I to boskie życie jest prawdziwe i żywe. A jak ona się nazywa, to boskie życie? Tak przedstawię tutaj takie... to jest miłość. Żar jej to żar ognia, płomień pański.
I rzeczywiście jest to prawdziwe życie w nas. Prawdziwe życie w nas, jeśli bym przeczytał to całość, to jest to Pieśń nad Pieśniami, rozdział 8, werset 6, jest napisane: Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej jest nieprzejednana, jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zaleją, nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Czyli miłość, nie można miłości kupić. Miłość jest za darmo. To jest najgorsze dla człowieka, że jest za darmo. To jest dopiero problem. Jest za darmo, bo jest po prostu miłością, a człowiek by wolał sprzedać wszystko, żeby nic Bogu winien nie był. Żeby nie był winien, żeby nie było żadnej relacji, takiej relacji, jak jest relacja między synem marnotrawnym a ojcem. Gdzie syn marnotrawny mówi: przerasta mi żołądek do pleców. Ja muszę sam sobie brać te stronki korabu, czyli strączyna szaleńczego, szaleńczyna stronkowego. Sam muszę brać sobie te stronki, a wolałbym, żeby mi ojciec je dawał. Świnie mają o tyle lepiej ode mnie, ponieważ ja im daję, a one są szczęśliwe, bo ja mają mnie. A ja kogo mam? Sam muszę sobie te stronki brać. A wolałbym, żeby ojciec mi je dawał. I sobie uświadamia, ojejku, przecież ja mam mój ojca. Ja mam ojca i wtedy dopiero zaczyna się budzić w nim miłość. Otwiera się ścieżka. Okazuje się, że ojciec jest za darmo. Tylko z powodu wdzięczności. I co się dzieje u syna marnotrawnego? Syn marnotrawny idzie do ojca i mówi tak: zgrzeszyłem przeciwko ojcu. Chyba mi nie wybaczy. Idę do ojca, ale może mnie uczyni chociażby najemnikiem. Bo najemnicy mojego ojca lepiej mają niż ja tutaj, syn jego, na obczyźnie, który tylko głodem się karmi. Głodem się karmi. Wyruszył, ale ojciec czekał na niego z czym? Z czym czekał? Z wybaczeniem. Czekał z wybaczeniem. Ojciec już mu wybaczył. Już mu wybaczył. I w tym momencie, kiedy zobaczył, że ojciec mu wybaczył, zapłakał syn marnotrawny, ponieważ nie spodziewał się, że pierwszym, co otrzymał od ojca, jest wybaczenie. I wybaczył sobie. Wybaczył sobie. Wybaczył sobie, co było najtrudniejszą rzeczą. Wybaczył sobie, ponieważ no miał mnóstwo problemów, bo wydał majątek, sprzedał, przejadł, przepił, więc wisiało nad nim ogromny ciężar jego niechlubnych dzieł, niechlubnych rzeczy. A tu ojciec mówi: synu, znalazłeś się, umarłeś, a ożyłeś. Zginąłeś, a odnalazłeś się. Poczułeś w sobie synostwo. Poczułeś w sobie, że jesteś synem, a jestem ojcem. Więc porzuciłeś to wszystko. Wszystko porzuciłeś, tamten świat, i przyszedłeś do mnie, ponieważ jesteś wdzięczność ciebie właściwie tu przyprowadziła. Wdzięczność. I tutaj jest sytuacja właśnie taka, że człowiek, który nie kieruje się wdzięcznością, ani nie pojmuje miłości boskiej, i tutaj proszę zobaczyć, co znaczy nie pojmuje miłości boskiej. Człowiek, który nie pojmuje miłości boskiej, pojmuje miłość własną. A jak wygląda miłość własna? Co ciekawe, miłość własną myli z miłością do Boga. Miłość własną myli z miłością do Boga. Co to oznacza? Miłość własna to letniość. A letniość co powoduje?
jest stoicki. Stoicki, czyli niewzruszony. Myśli, że ta niewzruszoność, która w nim jest, jest z mocy Bożej właśnie nim jest. Przetrwa wszystko. Dzisiejszy Kościół mówi, ja właśnie jestem letni. Nie tylko my to mówimy, ale sam o sobie mówi, my jesteśmy brewiarium fidei, czyli letnią wiarą. Właśnie letnią, to ona czyni nas takim stabilnym. To my jesteśmy niewzruszeni. Nie płaczemy z powodu tego, że się robi to, że ktoś nam mówi, że nie wierzymy, a my w sobie sami wierzymy, bo wiemy, jacy jesteśmy. Letnia wiara nas broni. Sobie tylko ufamy. Sobie ufamy. I to jest naszą siłą. Przetrwamy wszystko, bo sobie ufamy. Ważne dla nas jest nasz pokój. A pokój nasz jest, bo mamy dużo kasy. To pieniądze, które otrzymujemy od tego, który nam płaci, dają nam pewność, że dobrze robimy. Pewność, że dobrze robimy. I dlatego tutaj jest to sytuacja, ta właśnie stoicyzm, ta właśnie breviarium fidei, czyli letnia wiara, jest właśnie tą największym zagrożeniem. Proszę zauważyć różnicę między letnią wiarą, czyli między letniością, być zimnym, a być gorącym. Najlepszym wyrazem i ukazaniem tego, czym jest być zimnym, czym jest być gorącym i być letnim, to jest właśnie ukazane na podłożu świętego Piotra. Gdzieś święty Piotr bierze Jezusa za rękę, odprowadza go na bok i mówi, niech cię Bóg broni, miej miłosierdzie dla siebie. Nie przyjdzie na ciebie to, żebyś był pochwycony, żebyś umarł na krzyżu, ukrzyżowany i udręczony. Nie przyjdzie to na ciebie. My tutaj jesteśmy, my mamy przecież miecze i my obronimy ciebie, bo przecież chyba po to tu jesteśmy. Jezus Chrystus mówi, schowajcie miecz. Kto mieczem wojuje od miecza ginie. To jest w Obrójcu mówi. Do świętego Piotra przecież bardzo wyraźnie mówi. I tutaj święty, to jest jego letniość. Czyli szuka własnego pokoju. Własnego pokoju. On, Chrystus zaburzył jemu pokój. To, że Jezus Chrystus mówi, że będzie on pojmany, umęczony, ukrzyżowany, umrze na krzyżu, to co się stało? Świętemu Piotrowi się świat zaczął walić. Zaburzył jego pokój. A jego pokojem jest mam Chrystusa, on jest tutaj, ja go bronię i to jest pokój. To jest letnia wiara. Jezus Chrystus mówi do świętego Piotra, zawadą mi jesteś. Zawadą mi jesteś, po ziemsku myślisz, nie po Bożemu. Czyli letni jesteś, nie masz głębszego spojrzenia. Czyli myślenie ziemskie jest to letniość. Jezus Chrystus mówi do niego, święty Piotr mówi, Panie, jeśli Ty musisz umrzeć, to ja pójdę z Tobą na śmierć. Jeśli do więzienia, to do więzienia. Jezus Chrystus mówi, Piotrze, Ty mówisz, że pójdziesz ze mną na śmierć, a ja Ci powiem, że zanim raz kur zapieje, Ty się mnie zaprzesz. Ty się mnie 3 razy zaprzesz, jak to mówi Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, nie, 26, werset od 69 wersetu. Więc jest to przedstawione sytuacja, kiedy święty Piotr w 75 wersecie wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział, zanim kogut zapieje trzy razy się mnie zaprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Co to znaczy? Poczuł, jak jest zimny. Co to znaczy być zimnym? Zimnym oznacza poczuć pustkę i poczuć dalekość, odległość bardzo wielką od miłości. Poczuł ogromny chłód, stał się zimny. Zimny, ponieważ brak było mu miłości. Zerwał więź z miłością i uległ hańbie wdowieństwa. Hańbie wdowieństwa. Jest właśnie
tym stanie trudnym. Gdy czytamy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 21, gdzie Jezus Chrystus, rozdział 21, werset, spojrzę na werset, który to jest werset, 15-17, Ewangelię według świętego Jana, rozdział 21, 15, gdzie Jezus Chrystus mówi, gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Czyli to jest być gorącym. Być gorącym, czyli w obu dwóch sytuacjach objawiła się miłość. Tylko w pierwszej sytuacja jest taka, że objawiła się miłość, którą utracił. Utracił, ale gorzko zapłakał, bo widział ją, ale stracił do niej dostęp. Stracił do niej dostęp, ale widzi ją w dalszym ciągu. W drugim przypadku, czy miłujesz mnie, jest blisko miłości. I to jest być gorącym. Letnim oznacza, szukam swojego pokoju. Mój pokój jest najważniejszy. To, co mi daje poczucie bezpieczeństwa, to ty, jeśli tu zostaniesz, nigdzie nie pójdziesz, nie umrzesz i będziesz tutaj z nami cały czas i nie znikniesz nam z oczu. My będziemy robili swoje, to, co mamy robić, bo po to przecież jesteśmy i będziemy w letniej miłości i to jest najlepsze. A Jezus Chrystus mówi, dlaczego ciągniesz mnie do letniej miłości? Dlaczego ciągniesz mnie do byle jakości, do nicości? Do pustki. Dlaczego oddalasz mnie od dzieła mojego Ojca? Zejmij z oczu zawadą. Zawadą mi jesteś. Więc człowiek na ziemi dba o to, aby dbał o swój spokój. Nie o pokój Boży, o swój spokój. Czyli głównie jest letnim i głównie, gdy jest stoicki i nic mu nie zagrozi. I jest pewny swojego, wszystkiego, co ma, czuje się bezpiecznie, to mówi, o, jest dobrze. Muszę dbać o to, aby nic mojego pokoju nie zakłóciło. Aby nie przyszło nic, co będzie mówiło, źle robisz, to robisz, tamto robisz. Muszę być pewny, tak jak Kościół mówi tak. Wielu było takich, którzy chcieli Kościół pokonać. A nasz stoicyzm, nasza wewnętrzna letniość nas uratowała. Bo w naszej wewnętrznej letniości widzimy właśnie tą bliskość boskości, ale własnej. Własnej boskości, że my bogami jesteśmy. My jesteśmy bogami, a zresztą mówimy, zajęliśmy miejsce Boga żywego na tej ziemi, a właściwie to jesteśmy nawet większy od Boga. Nie mówię tutaj słów nie wiadomo skąd wziętych, tylko z katechizmu. A właściwie jesteśmy więksi od Boga. Zajęliśmy miejsce Boga żywego na tej ziemi. Więc tu przedstawiam tą sytuację, że właśnie święty Piotr dostrzega tą sytuację, właśnie dostrzega Chrystus tak jako przez sytuację wybaczenia. Nikt nie jest w stanie zrozumieć sytuacji prawdy wybaczenia sobie, bo ona w tym świecie nie istnieje. W tym świecie nie ma takiej figury, nie ma takiego rozumienia. Można po prostu to w jakiś sposób, jakiś esej napisać o jakiejś historii, nie wiadomo z jakiegoś innego świata. Ale zawsze nie ma tu relacji z tą prawdą. Jest to pewnego rodzaju hipotetyczny stan. Ale to Jezus Chrystus mówi o niehipotetycznym stanie, ale o żywym stanie. I teraz powiem taką sytuację. Właśnie Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu trzeci raz, po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, Jezus, paś owce moje. Tu jest tajemnica ogromna w tym zawarta. Ogromna tajemnica jest zawarta w tych słowach. Jaka? Piotrze, gdybyś miał grzech, nie mógłbyś mnie kochać. Ale pytam się ciebie, ale ty mnie kochasz z całej siły. Jeszcze mówisz, że ty, Panie, wiesz, a ja wiem, że mnie kochasz. Więc, Piotrze, w czym problem? W czym problem? Czym się smucisz? Czym się smucisz, Piotrze? Że kochasz mnie, ale zgrzeszyłeś i grzech ci nie pozwala? Przecież kochasz mnie, bo gdybyś miał grzech, to byś nie mógł mnie kochać. Byś nie byłoby tej relacji. Nie rozmawialiśmy, byśmy o tym nie rozmawiali, aby ty byś nie czuł ognia. Ognia miłości Pańskiej. Ognia potężnego, jak jest napisane w tych słowach, miłość żarli to żar ognia. Płomień Pański. Nie czułbyś tego płomienia Pańskiego, tego ognia potężnego. Ale ty je czujesz. W grzechu jego nie ma. Ta miłość właśnie istnieje, ponieważ nie ma grzechu. Więc w czym problem, Piotrze? Czemu się smucisz? Czemu się smucisz? Bo przecież miłujesz mnie. A Piotr może powiedzieć, czy mówi, grzech mnie dręczy za to, że ciebie kocham. Bo nie mam prawa, bo zgrzeszyłem. Jezus Chrystus może powiedzieć zapewne, tak, tak przedstawia tą sytuację, Piotrze, czyż nie uwierzyłeś, że ja przyszedłem po to, aby grzech zgładzić? Żaden cię nie ostał. Wszystko zostało zgładzone. Więc nie dręcz się tego, czym nie, czego nie masz, ale raduj się z tego, co cię porywa. O czym zaświadczasz. Więc nie martw się grzechem. Nie martw się grzechem, bo go nie masz. On nie istnieje. Tak jak to mówi chyba w Księdze Izajasza. W Księdze Izajasza, nie pamiętam, który to jest werset. Tutaj postaram się znaleźć tą Księgę Izajasza dosyć szybko. 61:10. Nie, to nie tutaj. Tak, chyba tu tutaj. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Powiem tutaj może własnikowami, nie mogę tutaj, nie pamiętam dokładnie, gdzie on jest. Ale postaram się go znaleźć. Chyba to jest gdzieś koło 16 chyba. Ale jest, albo 17, jest powiedziane, rzuciłeś mój grzech za siebie, mówi Bóg, człowiek do Boga, którego uwierzył. Rzuciłeś mój grzech za siebie i już go nie ma. Ty masz taką moc. Ty jesteś tym, który grzech, mój grzech za siebie rzucił. I ja już nie mam go. Więc tutaj jest taka sytuacja, Piotrze, uwierz. Uwierz, że miłość, gdy kochasz, nie masz grzechu. Bo jest niemożliwe, abyś kochał i miał grzech, bo jest to niemożliwe. Miłość istnieje dlatego, że nie ma grzechu. Ognista miłość. Mówisz mi, że mnie kochasz. Ale gdy porzuciłeś mnie,
Zobaczyłeś, że nie masz mojej miłości, ale ją widziałeś. Z odległości. Dłużej. Tak odległej, że duch większa była niż zdolność twojej miłości. I poczułeś ogromny chłód swojej ciemności. Tej ciemności, w której się znalazłeś. A ja ci pokazałem tylko to, dlatego, abyś zobaczył, czym jest być zimnym i czym jest być gorącym. I że masz w sobie miłość i że tęsknisz w tej chwili do siebie, do niej. A gdy jej nie miałeś, byłeś pewny, że ją masz. I chciałeś mnie uratować. A byłeś letni. Ale kiedy sam upadłeś, teraz widzisz, czym jest miłość, bo ją utraciłeś. Chociaż widzisz płomień jej ogromny i dlatego, że widzisz jej ogień ogromny, dlatego poczułeś ogromny smutek. Ogromny smutek, zasmucił się i zapłakał gorzko, zapłakał, ponieważ poczuł utratę. Stracił stoicyzm. Stracił stoicyzm. Stracił swój spokój. Ponieważ tak naprawdę pokój pochodzi od Chrystusa. Dlatego tu chcę przedstawić tą sytuację, że gdy Chrystus, gdy święty Piotr dotknął prawdziwej miłości, gdzie Jezus Chrystus pyta, czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie, gdy święty Piotr poczuł tą miłość ogromną, Jezus Chrystus mu chce po prostu powiedzieć i mówi, jeśli mnie kochasz, to grzech nad tobą nie panuje. Ale ty się trzymasz go, po co? Przecież kochasz mnie. Kochasz mnie dlatego, bo ja pierwszy ciebie umiłowałem. Ewangelia świętego Jana, pierwszy list świętego Jana, rozdział 4, werset 10. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłaganą za nasze grzechy. I 19. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Czyli nie bylibyśmy zdolni do miłości, gdyby Bóg nas nie umiłował. I dlatego mówi do Piotra, Piotrze, jeśli mnie kochasz, to znaczy, że ja w tobie żyję. A jeśli ja w tobie żyję, to nie żyje już grzech. Więc w czym masz problem? Problem w czym jest? Problem jest w głowie. W głowie, ponieważ jesteś rozdarty między dywagacjami, czy to jest prawda. Ale czy wiesz, co mówisz do mnie? Że mnie kochasz? Tak, Panie. Moje serce mylić się nie może. Kocham Cię bardzo mocno. Tak głęboko, że budzi mnie w każdej chwili. W każdej chwili się przejawia, woła. W nocy, w dzień, w każdej chwili. Ono jest, budzi, krzyczy. Ono jest. Nie mogę go uspokoić, bo ono wie, kim jest i dokąd zmierza. Czyli miłość jest, widzisz, ja ciebie kocham, a mnie kochasz dlatego, że ja ciebie kocham. A jestem w tobie, a jeśli jestem w tobie, to znaczy, że nie ma już grzechu w tobie. Bo jak mógłbym być w tobie i grzech razem? Nie jest to możliwe. Ja jestem w tobie, grzechu nie ma. Bo jak ja jestem, nie ma grzechu, bo grzech jest śmiercią. I tutaj proszę zauważyć list świętego Jana do świętego Pawła, do Rzymian, rozdział 8, werset 1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Więc Jezus Chrystus, gdy istnieje w człowieku, nie ma grzechu i śmierci. Ponieważ niemożliwym jest, aby istniała miłość,
i grzech jednocześnie. Istnieje miłość. Gdy istnieje miłość, nie ma grzechu. Ale gdy jest grzech, nie ma miłości. Teraz już wiemy, dlaczego establishment duchowny wszystko czyni, aby człowiek poszukiwał grzechu. Bo to jest gwarancja, że nie znajdzie miłości. Bo tam, gdzie jest grzech, nie ma miłości. Tam, gdzie jest miłość, nie ma grzechu. Mówię o prawdziwej miłości, tej Chrystusowej, o której mówi święty Piotr. Tak, Panie, kocham Ciebie. Dlatego, że prawdziwa, żywa miłość płonie w świętym Piotrze. Co, kim ona jest? Kim jest ta miłość? To jest ogień pański. Ale co ona czyni? Ożywia prawdziwego ducha w człowieku, ożywia duszę. Duszę otwiera, płonie żywy ogień w duszy, w sercu duszy. Nie ma już ducha ludzkiego, tylko jest żywy ogień i co się w tym momencie dzieje? Człowiek rozumie, że jedyną barierą, murem między Chrystusem a człowiekiem jest brak wybaczenia sobie. Co to znaczy wybaczyć sobie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Uwierzyć Chrystusowi, że nie mamy grzechu. Bo tego wymaga miłość. Proszę zauważyć, bardzo ciekawa sytuacja. Miłość wymaga tego, abyśmy uwierzyli. Jeśli ktoś nie wierzy, że nie ma grzechu, nie ma miłości. Miłość i wiara są jednym. Zresztą mówi o tym bardzo wyraźnie list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, na początku. Gdybyś mówił językami ludzi i aniołów, a miłości byś nie miał, stałbyś się jak miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. Gdybyś też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę. Tak, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Proszę zauważyć, wiara bez miłości nie ma sensu, bo wiara dopiero jest prawdziwą mocą życia, kiedy służy miłości. I wynika z miłości. I służy, staje się jednością z miłością. Więc święty Piotr, Jezus Chrystus pyta się świętego Piotra: Piotrze, jest w tobie miłość, bo mnie kochasz. Więc w czym problem? Powiem ci, problem jest z wiarą. Nie wierzysz, że kochasz mnie z powodu mojej miłości. A gdy kochasz mnie z powodu mojej miłości, to nie możesz mieć grzechu, bo jest to niemożliwe. Więc jeśli miłość zwycięża, to wiara się w pełni objawia. Ponieważ uwierzyłeś, że miłość jest burzy mur dzielący człowieka od Boga. A tym murem jest brak wybaczenia sobie, a wybaczeniem sobie jest wiara. Wybaczenie sobie jest wiara. Dzisiejsza wiara, proszę zobaczyć, jest bardzo dziwna. Człowiek wierzy, dlatego wszystko czyni, aby nie wybaczyć sobie. Aby utrzymywać grzech, aby miłość nie zadziałała. Proszę powiedzieć, dzisiejsza wiara to jest taki kulfon. Kulfon, nie wiem, jak to powiedzieć. No kulfon, no, po prostu. Coś nierzeczywistego. Taki rympoł, że tak mogę powiedzieć. Rympoł, który nie ma nic wspólnego z prawdą. Wiara nie może nic mieć wspólnego z grzechem. Wiara jest spójna z miłością, a miłość nie jest spójna z grzechem. Miłość nie polega na tym, szukaj grzechu, a znajdziesz miłość. Nigdy nie znajdzie się miłości, gdy szuka się grzechu, bo grzech jest na dole.
a miłość jest na górze. Jest powiedziane to bardzo wyraźnie w listu świętego Pawła do Kolosan. Rozdział 3, werset 1. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze. W górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dąsi do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Gdy się ukaże Chrystus, czyli miłość. Gdy miłość w was zaistnieje, to rozpadnie się mur, którym jest niewybaczenie sobie. Nigdy człowiek nie jest w stanie zrozumieć, co to znaczy wybaczyć sobie, bo taka rzecz w nim nie istnieje. Głównym elementem człowieka jest to, że on trzyma się z daleka od wszystkiego, co mogą pokazać, że jest czegoś winny. Trzyma się od wszystkiego z daleka. Gdzie to jest napisane? Jest napisane bardzo wyraźnie w liście w Ewangelii według świętego Jana. 3. Jest napisane. Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, by się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Więc jest tu napisane bardzo wyraźnie. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Czyli nie zbliża się do Boga, aby się czuł spokojnie, aby nie miał problemu, aby Bóg mu nie ukazał, kim naprawdę jest. Bo on dokładnie wie, kim jest. On wie dokładnie, ale serce w nim łomocze, rozdziera go, mówi mu, kim jest, a on mówi, ale ja lepiej wiem. Więc musimy pamiętać o tym, że serce mówi prawdę. Serce ukazuje nam tą tajemnicę. Naszą tajemnicę o nas. Ukazuje nam naszą tajemnicę o nas. Więc prawdziwa miłość, ta, o której rozmawiamy, ta prawdziwa miłość, o której rozmawiamy, gdzie jest to właśnie tajemnica wybaczenia sobie, ona jest uwielbieniem Chrystusa, a właściwie uwierzeniem całkowicie miłości i pozwoleniem rozpalenia się miłości w sercu człowieka, aby miłość, która w człowieku płonie, aby była ogniem pańskim, jak to jest powiedziane, jak już było to powiedziane właśnie w Pieśni nad Pieśniami, rozdział 8, ale tutaj przeczytam, miłość to żar. Żar jej to żar ognia. Płomień pański. Jest ogromną, potężną mocą. Mocą, przez którą się nic nie obroni. I dlatego bardzo ciekawa sytuacja jest to, że słuchacze, którzy słuchają tego, jako informację i mówią tak, jak mówią areopagici do świętego Pawła. Na tę część przyjdziemy kiedy indziej. Właśnie poczułem swąd przypalającego się mleka. I biegnę, bo chyba ziemniaki się już ugotowały. Mam jeszcze sprawę do zrobienia, bo kozy nie ogoliłem. Miałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Muszę biec jeszcze coś zrobić innego. Na tą naukę przyjdę kiedy indziej. Czyli ciekawą sytuacją jest, nie można zrozumieć sytuacji tej, że ludzie wiedzą, dokąd miłość zmierza. Kim jest miłość? Kim jest? Co to jest miłość? Jaką ma potężną moc? Chcą o tym słuchać, ale nie chcą w tym istnieć. Dlaczego? Za dużo jest do poświęcenia. Trzeba poświęcić jutrzejszy dzień, dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień, pozbyć się przeszłości, pozbyć się własnych przyszłości, pozbyć się teraźniejszości i służyć tylko Bogu dla prawdziwej teraźniejszości. Teraźniejszej przeszłości, teraźniejszej teraźniejszości i teraźniejszej przyszłości.
jak to przedstawia święty Augustyn z Hipony, gdzie przedstawia czas przeszły teraźniejszy, czas teraźniejszy, czyli teraźniejszy i czas przyszły teraźniejszy. Bo wszystko jest, musi być teraźniejsze, bo gdy nie jest to czas przeszły teraźniejszy, jest tylko czasem przeszłym. I nie jest, jeśli nie jest to czas przyszły teraźniejszy, jest tylko czasem przyszłym. Ale wszystko musi być teraźniejsze, bo wszystko teraz w nas żyje z mocy Bożej. I dlatego można zadać pytanie o stoicyzm. Ludzie pytają się, czym on jest? No jak to czym? Właśnie tym, co macie teraz. Że słuchacie o prawdzie, ale mówicie, mam swoje sprawy. Mam mnóstwo innych spraw. W tej chwili się tym nie zajmę. Mogę o tym wiedzieć. Zostawię na później. Wrócę kiedyś do tego. Szatan na to liczy. Człowiek zapomina o tym, dlaczego żyje na tym świecie. Po co żyje na tym świecie? Dlaczego Bóg go na ten świat sprowadził? Dlaczego dał mu życie? Człowiek mówi tak, no jak to dlatego? Dlaczego? Żebym zbudował dom, zasadził drzewo i spłodził syna. Tak to przedstawia tę sytuację. Ale żyje człowiek dla czegoś innego, aby stał się synem, wypełniając dzieło pańskie i uratował świat, który jest zdolny, który zdoła człowiek uratować przez chwałę Bożą. Więc stoicyzm jest najbardziej znaną naturą człowieka, będącą bliżej niż wszystko inne. Tylko że w tym stoicyzmie człowiek poszukuje, czyli letniości tej swojej, poszukuje swojej mądrości, że ta mądrość, która w nim sobie istnieje, ona mu wystarczy, bo dobrze, że o tym wie, być tym nie musi. Tu jest ten problem. Wystarczy wiedzieć, być nie trzeba. Wystarczy mi wyobraźnia, bo wyobrażam sobie, że taki jestem i przejdzie mi na pewno. Przejdzie mi to poszukiwanie i to poszukiwanie wewnętrznego człowieka. Dlatego zły duch człowieka czuje się bezpiecznie, czuje się dobrze, czuje się niezagrożony. Dlatego, że sam, bo ma wsparcie u samego człowieka. Sam człowiek go wspiera i co dziwne, wspiera go i jęczy człowiek dlatego, że ma problem, który ma, ale sam stwarza ten problem i jęczy i pyta się, dlaczego go ma. Sam jest twórcą tego problemu. Nie chce go w ogóle usunąć, nie chce go w ogóle zmienić. Nie chce nic z tym zrobić. Dlatego duch zły człowieka mówi, dobrze mi tak i dobrze mu tak. Dobrze mi tak, że on nic nie robi. I dobrze mu tak, bo mi to pasuje, jak dobrze mu tak. Smuci się, cierpi, jest rozbity, przecież to jest mój pokarm. Ja się tym żywię. Żywię się jego rozbiciem i pewnością, że jest mu dobrze tutaj, a on rozdarty, rozbity, szuka winnych. Ale on jest winny. Człowiek sam jest winny. Dlatego mówię tutaj, i czym jest wybaczenie? Wybaczenie jest, proszę Państwa, wybaczenie, ale niezwyczajne wybaczenie, takie, poszedłem na kurs wybaczania, siedzę jedną godzinę, dwie godziny, trzy godziny, wybaczyłem. I jestem, czy wiesz coś więcej? No nie, no czuję się dobrze ze swoim wybaczeniem, jaki jestem stoicki. Jaki poczułem spokój swój własny, własny spokój. Nie mam już problemów, ponieważ namawiałem sobie, że jestem już niczemu niewinny. Tu właśnie są te procesy, które ten świat wpycha człowieka, aby myślał, że coś robi, nic nie robi, nic nie robiąc. Dlatego głównym elementem prawdziwej miłości jest wybaczenie, ale człowiek na planie ziemskim, nie mając miłości, nie ma pojęcia, co to oznacza. Myśli, że to jest pewnego rodzaju gra umysłowa. Gra umysłowa. Proszę zauważyć, ciekawą rzecz chcę powiedzieć. Człowiek jest istotą stworzoną przez Boga do tego, aby był wszędzie
Tak jak Bóg. Bóg ma moc bycia wszędzie. W każdej chwili, w każdym momencie. Każda sytuacja jest w Nim. We wszystkich sytuacjach, we wszystkim. Jest powiedziane, i Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył jako mężczyznę i niewiastę. Jeśli go stworzył na obraz Boży, to znaczy takiego dokładnie, jaki jest człowiek, jaki jest Bóg. Bóg jest wszędzie, Bóg jest wszystkim, Bóg jest światłością, Bóg jest życiem, Bóg jest mocą, Bóg jest Słowem. Więc stworzył takiego człowieka, tym właśnie. Bóg jest w każdej chwili, nie potrzebuje wyobrazić, zastanawiać się, co tam mogłoby być za rogiem. On wie, bo jest wszędzie, tam też. Więc do czego człowieku jest potrzebna wyobraźnia? Po to, aby nie korzystał z prawdy o sobie. Żeby nie korzystał z mocy, którą jest. Ludzie mówią, ale przecież wyobraźnia to jest dźwignia tego świata. Tak. To jest dźwignia świata tego, gdzie upadli aniołowie mówią do upadłych, do córek ziemskich, Boga sobie wyobrażajcie, ale złota nie musicie, bo macie. Boga możecie sobie wyobrażać i będziecie go mieli, sobie go wyobrażacie. Wyobraźnia nie jest prawdą. Ale każdy o tym wie, że wyobraźnia nie jest prawdą. Ale jeśli nie jest prawdą, jest kłamstwem. Ludzie nie lubią takiej prawdy. Ale jest to prawda. Jeśli coś nie jest prawdą, jest kłamstwem. Oni mówią, ale tylko nie wyobraźnia. Wyobraźnia nie może być kłamstwem. No ale przecież nie jest prawdą. No ale przecież nie może być czymś innym? No to w takim razie czym ma być? Jeśli nie jest prawdą, to znaczy, że jest kłamstwem. Jezus Chrystus mówi bardzo wyraźnie, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie jest ze mną, nie zbiera, ten rozprasza. Kto nie jest w światłości, jest w ciemności. Więc kto nie jest w prawdzie, jest w kłamstwie. Mówi tutaj bardzo wyraźnie święty Jan, proszę zauważyć, Ewangelia świętego Jana to była? Nie, list świętego Jana. Pierwszy świętego Jana, rozdział trzeci, werset chyba koło 10, nie, 7 może. Tutaj jest napisane. Nie tak jak Kain, tutaj jest powiedziane wcześniej może, dzieci. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga. I ten, kto nie miłuje swojego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam na początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My miłujemy. My wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Dlatego, że jest tak zwanym plemieniem Kainowym. Pochodzi od Kaina. Każdy, kto nie kocha swojego brata, jest zabójcą, ponieważ nosi w sobie znamie Kainowe. Jest z Kaina pochodzi. Ten, który jest dobry, napadają go ci, którzy są Kainowi. Tu mówi święty Jan też, a on wszystko, co mówi, jest prawdą. Tutaj, jak zauważyliście, to czytałem, ale po prostu miałem trud trochę z tym czytaniem. Ale ten trud się pojawił dlatego, że nienawistny był szatan z tego powodu. Był tak wściekły, żeby te słowa się nie ujawniały. I przeszkadza mi, chciał mi przeszkodzić, ale to się nie udało w ujawnianiu tego. Ponieważ jest wściekły na to, że te sprawy tak się prosto i jawnie ukazują, że o sprawach niezmiernie trudnych można mówić tak niezmiernie prosto.
I dlatego tu chcę powrócić do właśnie pytania Chrystusa. Właściwie pytania Chrystusa do świętego Piotra. Czy miłujesz mnie? Tak, Panie, kocham Ciebie. Więc Jezus Chrystus mówi tak, więc w czym jest problem u Ciebie, Piotrze, że jesteś smutny? Czy moja miłość Cię zasmuca? Czy powoduje, że jesteś smutny z powodu miłości do mnie? Nie, Panie, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie, a jednocześnie Ciebie kocham. No to właściwie jak mnie kochasz, powinien być radosny z tego, że mnie kochasz, a nie dlatego, że jesteś smutny. Nie może jednocześnie trwać w Tobie smutek i miłość. Jeśli trwa w miłość, to nie ma smutku, bo smutek nie pochodzi. Ten smutek z powodu grzechu, że Cię oddala, nie pochodzi ode mnie, ani od prawdy. Jest to szatan, który Cię namawia do tego, abyś nie był zdolny do miłości, albo żebyś Cię karał za miłość. Dzisiejszy świat tak mówi. Pyszny jesteś, człowieku, że kochasz Boga. Niemożliwe jest to, ponieważ jesteś grzeszny. I ludzie czasami mówią tak. Mam straszną pokusę. Straszną. Myślę, że jestem dobry. Myślę, że kocham Boga. Straszna pokusa. Straszna pokusa. Nie mogę sobie zdać z nią rady. Pokusa mnie dręczy strasznie, bo kocham Boga. Kocham Boga wierzę, że jestem bez grzechu. Straszna pokusa. I to właśnie Kościół czyni w ten sposób. Tak, to od diabła jest. To od diabła. Musisz głęboko tu pokutować. Na węglu tydzień. A 3 tygodnie mieszkania, sprzątania mojego mieszkania. Rowy musisz jeszcze kopać, bo mi się zalewa podwórko. I tu jest sytuacja właśnie tego rodzaju, że człowiek, który kocha Chrystusa i myśli o tym, że jest zdolny do miłości, nakazane jest w tym świecie, aby uznał, że jest to pycha. W ogóle taka myśl, że jest to pycha. Straszna pycha i do woru i popiół. Do woru i popiół. Tutaj musi się gnębić, dręczyć, męczyć i uznawać swoje grzechy. Bo to jest grzech, straszny grzech, jeśli kochasz Chrystusa, mając grzech. Co to oznacza? Właśnie to, o czym rozmawiamy. Grzech jest wrogiem miłości. I to jest gwarancja, że jeśli będzie grzesznikiem, to nie będzie miał miłości. Bo grzech będzie mu wybijał z głowy wszelkie miłości do Boga i będzie go uznawał pysznym. I człowiek ma się uznawać, jestem pyszny, pycha mnie dręczy. Straszna pycha, ponieważ jestem grzesznikiem, a kocham Boga, to jest niemożliwe. Jak ja, który jestem strasznie brudny, jestem grzeszny, dusza moja straszna. Tak Kościół nakazuje mówić. I kochasz Boga, to jest pycha. Czyli nakazuje człowiekowi samemu się niszczyć, samemu się karcić, samemu się dręczyć. I z tego powodu święty Piotr mówi tak. Jezus pyta, czy kochasz mnie? Kocham Cię bardzo, Jezusie Chrystusie. To dlaczego się smucisz? Dlaczego Twoje serce jest smutne? Dlaczego się smucisz? Bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Czyż nie wiesz, że jeśli mnie kochasz, to grzechu już nie masz? Dlaczego utrzymujesz grzech? Dlaczego jesteś utrzymujesz niedowiarstwo? Dlaczego nie uwierzyłeś, że ja pokonałem grzech? Przecież chrzciłeś się u świętego Jana, gdzie było powiedziane, chrzcijcie się na znak tego, który przychodzi uwolnić was od grzechów i całą ziemię. Dlaczego nie wierzysz? Przecież jest powiedziane. Przecież sam pamiętasz, kiedy Jan Chrzciciel mnie chrzcił, pojawiła się gołębica i głos z nieba się pojawił, oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Więc, jeśli wierzysz, że ja przyszedłem grzech pokonać wszelkiego człowieka i na całej ziemi i święty Jan Chrzciciel obietnicę tą objawia i ja się ochrzciłem, a jednocześnie wszyscy, którzy uwierzyli, że ja jestem tym, który przychodzi, aby ziemia została z grzechu uwolniona i
wszyscy ci, i dalej jest powiedziane, Jezus Chrystus może powiedzieć, nie bądź jak ci faryzeusze, którzy nie chrząc się, to akurat tutaj jest sytuacja inna, bo jest święty Piotr się chrzci, ale chcę powiedzieć o tym, zobacz, spójrz na faryzeuszy. Oni się nie ochrzcili, udaremnili łaskę Bożą względem siebie. Nie ja udaremniam tą łaskę, bo ja nie przyszedłem po to, żeby komuś udaremnić łaski. Ja przyszedłem, żeby łaska powróciła do serc człowieka. To oni, nie chcąc się, udaremniają łaskę Bożą względem siebie i grożą Bogu, dlaczego im nie daje tego, co inny. Dlatego, że udaremniają łaskę Bożą względem siebie, nie chcąc przyjąć tego, co jest dla nich. Dlatego Jezus Chrystus mówi do świętego Piotra, uwierzyłeś, kochasz mnie. Wszyscy chrześcijanie, którzy żyją na ziemi, oni są pewni, że kochają Chrystusa w sposób stoicki, w sposób letni. Oni chcą mieć Chrystusa na własny sposób, który im założe, załatwi, kupi, sprzeda, dobrze sprzeda, wiele innych rzeczy załatwi, będzie ich dzieci bawił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czego zapewne, że na pewno zrobi. Ale żeby załatwił im wszystko, żeby nic nie robili, ale oni są po to, żeby świat ratować. Jest powiedziane. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset od 14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Co to znaczy prowadzi Duch Boży? Duch Boży prowadzi oznacza, że uwierzyli miłości. Bo Duch Święty jest właśnie objawieniem miłości. Jest mocą miłości. Proszę zauważyć, gdy stąpił Duch Święty na apostołów, co się z nimi stało? Kompletnie zmienili myślenie. Stali się odważni. Myśleli całkowicie inaczej. To jest właśnie miłość Chrystusa. Jest ogniem, która wstępuje do człowieka. To człowiek wie, na człowieka, do serca człowieka, człowiek wie, jest całkowicie świadomy. Co to oznacza wybaczyć sobie? Bez Ducha Świętego nie ma pojęcia. Może to być po prostu pewnego rodzaju jakaś dywagacja, dosyć ciekawa, ale też zbytnio nie warta zanurzenia się w głębsze rozmyślanie. Bo jest jakieś tam bajanie. Wybaczyć sobie znaczy uwierzyć. To jest ciekawa sytuacja, naprawdę. Naprawdę wybaczyć siebie znaczy uwierzyć sobie. Wybaczyć sobie znaczy uwierzyć Chrystusowi. Czyli, że grzech nie ma władzy nad miłością. Ale to miłość ma władzę nad grzechem. O czym mówi list świętego Pawła do Rzymian, który jest otwarty. Werset pierwszy. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, życie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Chodzi o tą sprawę, że jak patrzę na Państwa do głębin, to coraz więcej jest takiego ognia, jakby biały ogień płonął nad Państwem, ale wewnątrz jest ciemność i cały czas nie chcecie mieć wspólnego nic z tym ogniem. Niech on sobie tam będzie. Niech on sobie tam będzie. Ale macie swoje sprawy. To tak jak to, o czym rozmawiamy, podobne jest do Ewangelii. Bóg sługą kazał wyprawić ucztę i zaprosić wszystkich tych, do których zaproszenia właśnie wysyła przez sługi. Oni idą,
Słudzy idą i mówią, Pan Cię zaprosił, nie mam czasu, mam krowę, muszę na pole zaprowadzić. Nie mam czasu, bo mam tą sprawę, mam tą sprawę, mam tą sprawę, mam inną, jeszcze mam inną. Mam mnóstwo spraw ważniejszych od tego jakiegoś wesela, jakiegoś tam spraw. I Chrystus mówi, słudzy mówią, wymówili się wszyscy, nie chcą przyjść. Mówią, że mają ważniejsze sprawy od tego, od miłości, którą Ty chcesz im dać. Mają sprawy, mnóstwo innych spraw z grzechami różnymi. Mają teraz, muszą mnóstwo grzechów usunąć, a nie mają sprawy teraz na miłość. Tak można było powiedzieć. Dzisiejsi ludzie mają mnóstwo spraw z grzechami i nie mają sprawy na miłość. Na miłość będą mieli czas, kiedy z grzechy usuną. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego jest napisane, co było bowiem niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zrzucał syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla grzechu wydał w tym ciele wyrok, w tym ciele wyrok potępiający grzech. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w was, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha, bo tylko wtedy to się wypełnia. Możecie Państwo zastanowić się, dlaczego wykład, spotkanie się skupiło na tej sprawie. A dlaczego ma się skupić na innej? My skupiliśmy się na igle, na uchu igielnym. Droga prowadzi do ucha igielnego, a później droga prowadzi dalej. Ale jeśli człowiek nie chce przejść przez ucho igielne i mówi, a czy nie możemy zwiedzić świata po tej stronie? Dowiedzieć się, co tam jest, tam i tam dalej, a po cóż chcecie zwiedzać? Tutaj mieszkają tylko grzesznicy i śmierć panuje. Dlaczego nie chcecie do ucha igielnego? Bo mamy duże wory, one nie przejdą. Wór tego. A jak tak patrzę, to tylko ja się tam zmieszczę i jeszcze ledwo co tam się przecisnę. Na pewno muszę mieć puste kieszenie i muszę zrzucić nadmierne ubranie, przejść tylko w samym takim cieniutkim ubranku i być chudziutki i nie mogę nic ze sobą zabrać. No to za interes. Jesteśmy przy uchu igielnym. Otwiera się droga drugiego świata. Przechodzimy na drugą stronę. A wielu ludzi patrzy, o, nie zmieszczę się. Nie zmieszczę się. A Bóg mówi, ale przecież jesteś taki chudy. No ale, mówisz o mnie, ale zobacz, ile mam gratów. Telewizor, lodówka. Jeszcze jakieś inne rzeczy, jeszcze samochód, koło zapasowe, jeszcze jakieś inne rzeczy. A Ty mówisz, a ja tylko tam sam przejdę, a co będę po drugiej stronie robił? Rozumiecie Państwo, cały czas człowiek myśli, że jak będzie w niebie, to będzie swój interes w dalszym ciągu kręcił. W dalszym ciągu. Jest innym człowiekiem. Chodzi o tą sprawę, że gdy dusza przechodzi do świata nowego, pozostawia ciało. Co to znaczy ciało? Gdy dusza opuszcza złego ducha, nie opuszcza tego ciała fizycznego, opuszcza złego ducha. Co się w tym momencie dzieje? Myśli stają się jasne, czyste, a jednocześnie znikają wszystkie pożądania, zmysłowości, potrzeby, czy jakieś inne sprawy związane z tym światem. Jest jasne. A gdy zanurza się w nowe ciało, które Chrystus mu przygotował, to wie, co czynić. A co to jest? To jest wszystko, czego dusza pragnie. Ona nie chce być nikim innym. Dlaczego? Dlaczego chce człowiek tak bardzo wypełniać wolę ciała? Jest to napisane przecież. Księga Genezis, czyli rodzaju, rozdział 3, werset 16. Do niewiasty powiedział, czyli do niewiasty powiedział po grzechu, która wybrała naturę cielesnego postępowania. Tak śli się zjednoczyła z tym ciałem, że nie było to już duszy potrzeba, która już Boga nie znała, ale ciała potrzeba, bo dusza potrzebę ma tą, z czym się łączy. Z czym się łączy? I mówi Bóg do niewiasty. Do niewiasty powiedział, obarczę Cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemienności.
w bólu będziesz rodziła dzieci, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. Czyli teraz to są Twoje potrzeby, innych nie znasz. Bo Ty nie jesteś tą, która ma swoje potrzeby. Jesteś tą, która wypełnia potrzeby. Wypełnia potrzeby. I dlatego, gdy byłaś ze mną zjednoczona, wypełniałaś moje potrzeby. I to był cały Twój sens. Chciałaś pełnić to, co ja chcę, ponieważ to jest Twoje życie. To są Twoje potrzeby. Nie chciałaś niczego innego, tylko wypełnić potrzeby Boga. Potrzeby moje. W tej chwili, kiedy jesteś z tym ciałem, robisz dokładnie to samo. Tylko nie wypełniasz potrzeb moich, tylko tego ciała. Więc mówię Tobie, do Ciebie, tak jakbyś była tym ciałem, bo teraz jesteś tym ciałem, bo jego potrzeby są Twoimi potrzebami. Nie potrafisz inaczej myśleć. Nie potrafisz inaczej pojmować. Rozumieć. I dlatego do świętego Piotra mówi Jezus, czy miłujesz mnie? Czy jesteś w stanie porzucić ludzkie postępowanie i przyjąć moje miłowanie? Przyjąć mnie żywego, mnie prawdziwego, mnie od Ojca, Syna czystego, żywego, prawdziwego, który Słowem jest. Słowem jest, o czym jest napisane Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, werset od 1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie. W nim jest życie. A życie jest światłością ludzi. A światło świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnia. Tak. Nie możemy czytać tutaj, nie możemy używać względem Boga czasu przeszłego. On jest. Trwa czas teraźniejszy, musi być. I dlatego nie może być takiego słowa, ono było u Boga, ono jest od początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było, w nim jest życie, a życie jest światłością ludzi. Bo w dalszym ciągu jest, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, tam nie ma czasu przeszłego. Czy święty Jan uważa, że przeminął Bóg i go już nie ma? Że był i go już nie ma? Jest cały czas. Tylko nierozsądny człowiek uważa, że było. Nierozsądny, bardzo nierozsądny. Ale przecież ludzie raczej są rozsądni, bo Bóg im dał łaskę, aby byli rozsądni. Wiara, wiara, miłość, łaska, pokój, nadzieja. Poznanie, miłosierdzie, rozsądek, czyli mądrość. Pokój i cierpliwość. Posłuszeństwo i cierpliwość. Dał rozsądek człowiekowi. Roztropność. Odwołuje się tutaj do tej wewnętrznej prawdy, do której każdy jest w stanie się odnieść. I o czym jest mowa, proszę Państwa? Prawdę mówiąc, poznaliście swojego ducha. Poznaliście swojego ducha i czujecie, jak bardzo on jest stoicki i nie chce życia prawdziwego, żywego ducha. On może to wysłuchać, jak Areopagici. Ale gdy sercu pozwolicie żyć, ono was poprowadzi ku doskonałości. Bo Chrystus mieszka w sercu, o czym jest powiedziane. Bóg posłał do serc waszych Syna swojego, Ducha Syna swojego. A nie jesteście już wtedy przychodźcami, ale synami. A jak synami, to i dziedzicami z mocy Bożej. Więc tutaj poznaliście ducha swojego
A ten stan, który w was istnieje, to jest właśnie duch. To nie jest jakaś tam sobie myśl, jakieś tam sobie bycie, jakieś tam sobie wysłuchanie, na później odkładanie ad acta, czy jakieś inne postępowanie. To jest właśnie duch, który jest trwany i przebiegły. On osadził się w letniości. Osadził się w letniości, o czym mówi bardzo wyraźnie Apokalipsa świętego Jana, rozdział 3, werset 14. Znam twoje czyny, 13, 15. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. To znaczy oziębłość jest wstrętna dla Chrystusa. Tutaj tak to przepis taki po prostu jest. Taki przepis. To nie jest oziębłość. To jest wyrachowanie. Szatańskie postępowanie. Jezus Chrystus powiedział do świętego Piotra, zejdź mi z oczu szatanie. Jezus Chrystus powiedział do świętego Piotra, zejdź mi z oczu szatanie, po ziemsku myślisz nie po Bożemu. Dokładnie wyraził, powiedział, czym jest letniość. Szatańskie myślenie. Dlaczego mimo, że człowiek jest oddalony od Boga, taki jest spokojny, nic mu się nie dzieje, wraca do domu, albo zamyka komputer, po webinarium i mówi, wysłuchałem dobrego wykładu, no i co? Był ciekawy. No i co dalej? No dalej robię to, co robiłem wczoraj. W taki sam sposób. W znoju i trudzie. Więc po cóż to robi? Dlaczego? Dlaczego nie chce i to chcę powiedzieć o tej sytuacji, to jest duch ludzki. To jest ta przebiegłość. To jest ten stan stoicyzmu. To jest stan letniości. To jest stan braku reakcji, braku bycia Piotrowym. Lęk, okropny lęk przed odpowiedzeniem Chrystusowi na pytanie, czy kochasz mnie. Tak, Panie, kocham Ciebie. Dlaczego? Bo jego życie stanie się już inne. Dla złego ducha rozpadnie się w ruinę. Dla człowieka powstanie ku doskonałości i prawdziwej chwale. I tej prawdziwej, duchowej, prawdziwej światłości. Życia, po prostu życie w Niego wstąpi. Życie w Niego wstąpi prawdziwe, którego jest świadomy. Które czuje. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Po prostu człowiek do tego jest zdolny. Człowiek do tego jest zdolny. Dlaczego czyni się niezdolnym? Dlaczego tak bardzo i chce być zdolnym do rzeczy, które są niepotrzebne i służą szatanowi, grzechowi, ciemności, złudzeniu i łudzie? Dlaczego nie chce skorzystać z tej zdolności? A tą zdolnością jest pytanie Chrystusa. Piotrze, czy kochasz mnie? Tak, Panie, kocham Ciebie. Piotrze, kochasz mnie, ponieważ ja Ciebie umiłowałem, wypełniłem wolę Ojca i grzech pokonałem. Więc nie bój się grzechu, który mówi Ci, grzeszysz, kierując się miłością. Do czego to jest podobne? Księga Izajasza, rozdział 6, werset chyba 5. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy oglądały Króla, Pana Zastępów.
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, którymi kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nimi ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. Uwierzył, a jednocześnie dostąpił święty Izajasz oczyszczenia od serafina, od Boga samego, który przyszedł serafina, aby go oczyścić. Tutaj jest sam Chrystus. Sam Chrystus, nie sługa, jak każdy człowiek wierzący, serafin, archanioł czy inny anioł. Bo aniołowie, jak sami powiedzieli, nie oddawajcie nam pokłonu, bo jesteśmy takimi sługami jak wy sami, tego samego Boga. Więc co człowieka powstrzymuje? Że nie uwierzył, że jest jego wina zmazana. Że nie uwierzył, że jego wina jest zmazana. Nie uwierzył Chrystusowi, który jest przed nim. A tutaj właśnie Izajasz mówi. Znaczy Izajasz mówi tak, mówi dokładnie. Proszę zauważyć. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. I idę. Ale jest tu sytuacja właśnie tej tajemnicy, gdzie odważył się: tak, Panie, kocham Ciebie i uczyń mnie skałą. Tak, zamieszkaj we mnie. Tak, żyj we mnie, myśl we mnie, kochaj we mnie, pragnij we mnie. Uczyń mnie skałą, bo Tyś jest skałą. Tyś jest skałą, uczyń mnie skałą, uczyń mnie sobą. Jak powiedział święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 2, werset 20. Jestem skałą, można by powiedzieć. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Chrystus jest skałą. Chrystus jest skałą. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak życie moje, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Wiary, czyli co to znaczy? Miłość mam. Wiara jest ode mnie. Miłość mam. Bo On pierwszy mnie umiłował. Wiara jest odpowiedzią na Jego miłość. Pójściem za Nim. Co to znaczy pójściem za Nim? Pójściem za Nim oznacza, chyba księgę Izajasza, z tego co pamiętam, przeczytam tutaj ten wersecik, zaraz go znajdę. Izajasz 61. 61:10 jest napisane: ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jako rumieńca, który wkłada zabój, jako rumienicę strojną w swe klejnoty. Czyli tutaj jest to właśnie ta świadomość wiary. Wiary, czyli korzystania całkowicie z miłości. Tutaj bardzo wyraźnie święty Izajasz wystraszył się, bo usłyszał głos Boga inaczej, dotknęła go miłość potęgi samego Boga. Wystraszył się, że jest grzesznikiem i z tego powodu może zostać zgładzony, bo miłość go Boga dotknęła, a nie jest tego godzien. Jezus Chrystus mówi: czy miłujesz mnie? Tak, Panie, miłujesz mnie, miłuję Ciebie. Dlaczego się niepokoisz? Czyż grzech Cię straszy, że stracisz życie, bo miłość w sobie zaistniała? Nie Ty stracisz, ale zły duch. Uwierz całkowicie, że miłość w Tobie istnieje,
a jednocześnie ja jestem zagładą grzechów. Zgładziłem wszystkie grzechy wszystkich ludzi na ziemi, twoje także. I tutaj jest sytuacja czego? Czego, proszę Państwa? Ogromnej miłości. Co się w tym momencie dzieje? Pada na kolana święty Piotr i mówi: Panie, jestem godny twojej miłości. To jest wiara. Pada na kolana i woła: Panie, jestem godny twojej miłości. Nie odstąpi już nigdy od tej godności. Będę trwał w tej miłości. Ona jest światem moim. Co więcej, poza nią świata nie widzę. Ona jest światem moim. To jest, proszę Państwa, z tego się tak strasznie boi zły duch. Tak strasznie ja poczułem strach złego ducha, taki ogromny, że aż mu się nogi zatrzęsły i zaczął po prostu się rozpadać w drobny mak. Strasznie się przestraszył właśnie tej tajemnicy, że święty Piotr przez wiarę dostąpił miłości i się już jej nie obawia, nie boi. Ponieważ słowa te to odzwierciedlają, pieśń nad pieśniami, rozdział 8, werset 10. Murem jestem ja, a me piersi są basztami, odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która znalazła pokój. Święty Piotr uwierzył, że jest duszą, która uwierzyła, że znalazła w nim pokój. I poszedł za tym pokojem. Poszedł za tym pokojem, a Chrystus uczynił go tym, aby wołali. O ty, która mieszkasz w ogrodach, duchowie nasłuchującego głosu, oddaj mi go słyszeć. Święty Piotr mówi w pierwszym liście, rozdział 2, werset chyba 7, z tego co pamiętam. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. To jest właśnie ta tajemnica. Czyli nie może się ostać żaden zły duch, kiedy wiara ma oparcie w miłości. Kiedy miłość w tym świecie ma wyrażenie w wierze. Prawdziwej żywota miłości. Tak, dokładnie żywota miłości. Wiara opiera się w miłości. I dopiero daje prawdziwy żywot miłości. Żywot, który daje człowiekowi prawdziwe, żywe istnienie. Ożywia go aż do szpiku samych kości. Co to oznacza? Oznacza dokładnie to. 1 Piotr 3, 20, 21 chyba. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje ona nas w chrzcie. Nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. A sumienie to są kości. Traktowane są jako kości, jak nerki, kości. O dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zdolni zanurzyć się w miłości. Aby całkowicie odnowić się w pełnej, prawdziwej miłości. I Chrystus w nas wtedy żyje, bo jesteśmy skałą. Więc psalm do miłości, hymn do miłości świętego Pawła. Przeczytam tutaj uryweczek z pierwszego listu do Koryntian, nie rozdział 13, ale końcówkę 12, który wchodzi do 13, gdzie święty Paweł mówi: czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy
Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I tą drogą doskonalszą jest to. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miecz brzęczący albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest. Łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współczuje się z prawdą. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Co tu jest napisane? To jest napisane, czym być musicie. Czym być musicie. Czyli gdy Bóg was wzywa, wzywa was dlatego, bo potraficie. Tylko musicie porzucić myśl, że nie potraficie. Bo potraficie. Bo On wzywa was, bo potraficie i Jemu musicie ufać, nie sobie. Bo z tego są tylko same kłopoty, jeśli ufa człowiek sobie. A z ufności Bogu sama prawda, radość i odnowienie wszystkiego. Tego, co Bóg dał dla odnowienia, gdzie jest napisane w liście do Efezjan, rozdział 2, werset 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Więc On przygotował, mamy je pełnić, a nie drapać się w głowę, co takiego przygotował. Bo dowiemy się, czym to jest, wtedy, kiedy to wypełnimy. Zasada jest boska taka. Najpierw zrób, a później zobacz co. A dowiesz się wtedy co. Najpierw idź, a zobaczysz, gdzie doszedłeś. Bo tam idziesz, gdzie dojdziesz. A nie wiesz wcześniej, bo wedle wiary postępujesz, a miłość wie. Chcę Państwu powiedzieć, o czym Państwu mówię. Co jest, nasze spotkanie czym jest? Przeciskanie się przez ucho igielne. Niektórzy chcą się rozpędzić tam przebiec. Inni chcą po prostu nura tam dać. Inni są porozbijani o jeden filar albo drugi. Jeszcze inni chcą jeszcze w inny sposób, ale nie da się. Tam po prostu trzeba wejść całkowicie nagim. Musi człowiek porzucić wszelkie własne myśli. Nagim, czyli porzucić ducha złego i wejść takim, jakim ma się przeoblec. Takim, jakim ma się przeoblec. Zrzucić z siebie wszystko, czy oblubienica, przyodziewając się w szatę godową, nie musi najpierw zdjąć z siebie całego wcześniejszego odzienia, aby założyć szatę godową, przecież nie nakłada szaty godowej na to, co miała wcześniej. Musi wszystko zdjąć. Całkowicie. A wtedy przyodziać się w szatę godową. I w tej szacie godowej całkowicie czystą będąc do głębi całej, dopiero wtedy staje się doskonała. Bo po drugiej stronie jest szata godowa. I dlatego nie może przyodziać na siebie szaty godowej, nie zdejmując z siebie wcześniejszego odzienia. Wcześniejszego ubrania. Dlaczego kobiety, które wychodzą za mąż, kupują wszystko nowe? Buty, rajstopy, bieliznę,
i rzeczy, które na co dzień nie chodzą. Toczki, nietoczki, inne rzeczy, welony. Nie będą chodzili przecież codziennie w tym welonie po ulicy, ale kupują. Ale wszystko, wszystko kupują nowe. Nie może być nic starego. Starych butów nie może być. Nie mogą być też buty zalowane. Wszystko nowe. Wszystko, wszystko, wszystko nowe. Dlatego pozostawia, to jest właśnie związane z tym, że pozostawia za sobą całe swoje życie. I wchodzi całkowicie nowe. Pozostawia wszystko ze starego życia. Wszystko. Nic nie zabiera ze sobą. Wszystko pozostaje. Wchodzi całkowicie w nowe życie. Jest w tej chwili nowym człowiekiem. Nową istotą, jak to jest powiedziane, Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 24. Jest napisane: dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Tutaj jest bardzo ciekawie napisane: chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Byli nadzy, całkowicie nadzy, bo byli w prawdzie Bożej, ale proszę zauważyć, gdy zgrzeszyli, co zrobili najpierw, gdy zgrzeszyli? Schowali się do krzaki, bo byli nadzy. Bo byli nadzy. Usłyszeli kroki Boga. I schowali się w krzaki, bo byli nadzy. I Bóg mówi tak: gdzie jesteś? Gdzie jesteście? A schowaliśmy się w krzaki, bo byliśmy nadzy. Bo jesteśmy nadzy. Jak to jesteście nadzy? Czy zjedliście z drzewa poznanie dobrego i złego? Przecież to dlatego uważacie, że jesteście nadzy. Przecież jesteście przyodziani moim duchem. Moim duchem. I wtedy człowiek, Chrystus, Bóg Ojciec, przyodział człowieka w skóry zwierząt. I wydali ich z raju. Nie dlatego, że nie wiem, czy nie mogli tam być, ale poszli tam, gdzie zapragnęli być. Zapragnęli być tam, gdzie znój ciała, gdzie trud. Z nim się zjednoczyli. Tak ściśle, że kobieta rodziła w bólach, ponieważ ból ciała stał się jej bólem. Jego pragnienie stało się jej pragnieniem. Jego dążenie za mężem, za mężczyzną stało się jej dążeniem. O czym jest napisane w trzecim rozdziale, dosyć wyraźnie, 16. Do niewiasty powiedział, obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, a dzieci ku twojemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. To jest zmysłowość ciała, z której dusza nie może się wydobyć. Im bardziej chce się wydobyć, co robi? Chce to zrobić za pomocą ciała. A gdy to robi za pomocą ciała, tym bardziej się z tym scala, z tym ciałem. Z ciałem się scala. Dlatego nie może robić to za pomocą ciała, tylko wierzyć Bogu. Gdy wierzy Bogu i zasada jest bardzo, bardzo prosta. Miłość to nie jest to, co ciało potrafi, tylko dusza potrafi. O tym jest napisane w liście do Rzymian. Rozdział 8, werset 6 i dalej. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet do tego nie jest zdolna. Więc dążność ciała, czyli może inaczej miłość, prawdziwa miłość pochodzi od samej duszy. Jest to zdolność duszy, jest to ogień pański, jest to żar. Jak to jest powiedziane tutaj w tych słowach, miłość, żar jej to żar ognia, płomień pański. Więc to jest w samej duszy płonie, bo Chrystus odkupił duszę, nie ciało.
Duszę odkupił i w duszy płonie ten ogień. Ten ogień potężny płonie w duszy. I tylko dusza potrafi kochać Boga. A przez to, że potrafi kochać Boga, tylko przez miłość do Boga z samej duszy nie podlega ciału. Nie podlega ciału i dlatego tu jest powiedziane w liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, rozdział 10, werset od 3. Chociaż bowiem w ciele postępujemy, nie prowadzimy walki według ciała. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga. I wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi, z gotowością ukarania każdego pod nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe. Czyli tak długo, aż staniecie się doskonałymi w Bogu. Czyli będziemy was karać dlatego, ponieważ zasłużyliście. Zasługujecie, ale kiedy nie będziecie zasługiwać, to się już więcej nie stanie. A zasługujecie dlatego, że odchodzicie od prawdy Chrystusowej. Mówicie, kocham Chrystusa, ale się boję. I list świętego Jana. Rozdział 4, werset 18. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Więc tutaj spojrzę jeszcze na ten hiperlink. Izajasz 58:9. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie. Oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Więc tutaj bardzo jasno jest powiedziane, że hymn do miłości woła do nas o doskonałą postawę naszego serca, abyśmy byli uważni, aby się nikt nie dostawał do doskonałości i prawdy serca naszego. Żeby nikt nie dostawał się tam, gdzie tylko Bóg ma prawo wchodzić. Abyście byli strażnikami serca swojego. I dlatego, gdy będziecie dbali o przymioty miłości, nie stanie się tak, aby serce wasze było rozdarte, rozbite, bo ono ukazuje rzeczywistość waszą, nie sprawia. Ukazuje. Ukazuje rzeczywistość waszą. Gdy jest wypełnione miłością, ukazuje obecność Boga i moc wiary. Moc wiary. Powtórzę to ponownie, bo to jest niezmiernie ważne. Moc wiary naprawdę to jest zdolność i moc wybaczenia sobie. Nie jako elementu jakiejś gry, jakiejś umiejętności. Nie. Wybaczenie sobie z powodu ogromnej miłości, dla której warto jest nie tylko sobie wybaczyć, ale wybaczyć też wszystkim innym. Ale najpierw trzeba sobie wybaczyć, aby wybaczyć innym. Czyli wybaczyć sobie to jest najgorsza, najcięższa rzecz. Najcięższa. Dlaczego? Bo wybaczenie sobie nie jest, wybaczenie naprawdę prawdziwe sobie nie jest to tylko element pewnego rodzaju wybaczenia. Jest to dosłownie decyzja ta, którą podejmuje Jezus Chrystus teraz
Syn uświęci Ojca, aby Ojciec uświęcił Syna. Teraz podejmuję tę decyzję z miłości. Nie lękaj się. Nie lękajcie się mojej kości. Idziecie w prawdziwe teraz gości. Czyli Jezus Chrystus. Jezus Chrystus naprawdę naprawdę ukazuje nam, co mówi. Proszę Państwa, niekiedy mi ręce opadowują. Tak powiedziałem bardzo niestylistycznie. Ręce opadają, ale na szczęście Duch Boży jest i daje mi tę siłę, abym mógł przemówić do głębin i poruszać serca tak głęboko, jak tylko Bóg może. Sam. To jest związane, powiem Państwu, z tą ogromną tajemnicą, że Jezus Chrystus powiedział: zczyńcie to, co ja już uczyniłem. A co ludzie w tym świecie robią? On wolni od grzechów, więc musimy zrobić to samo, aby wyglądało, że coś robimy. Nie. Jezus Chrystus powiedział: ja uczyniłem to w tym świecie, a wy musicie zrobić to w tamtym świecie dokładnie to, co ja. Bo ten sam problem tam jest. A uczyniłem was doskonałymi, aby ten problem tam usunąć. Róbcie dokładnie to, co ja, więc idźcie moimi śladami. Bądźcie doskonałymi i trzymajcie się chwały Ojca. I uśmierćcie ducha złego na chwałę nieba, na chwałę życia. Czyli wiara, czyli wybaczenie sobie, proszę Państwa, wiara, wybaczenie sobie, jest to, proszę Państwa, dokładnie prawdziwy akt śmierci z miłości do Chrystusa. Prawdziwy akt śmierci, który nie jest śmiercią, która jest śmiercią ciała, ale duch się strasznie boi tego, bo woli śmierć ciała niż siebie. Dlatego popycha człowieka do śmierci ciała, tylko żeby nie nastąpiło śmierć ducha. Więc ta śmierć jest śmiercią życia. Nie na śmierć, ale na życie dana. Psalm jest taki napisany około 2 czy 3 lat temu. O radości śmierci Pana. Nie na śmierć, ale na życie dana. O radości śmierci, o radosna śmierci Pana, nie na śmierć, ale na życie dana. Na życie wieczne, nieustające. I dalej jest napisane: śmierć Pana na po ziemi chodzi zaniedbana. Chodzi tutaj o tych, którzy mówią, że są ciałem nauczycielskim, wyśmiewają śmierć Pana. Nie chcą w ogóle jej słuchać i wmawiają ludzi, że to bzdura. Że mają inny cel, że trzeba szukać grzechu. Bronić się przed śmiercią. Tu jest właśnie sytuacja właśnie ta, że jest to rzeczywisty, jest to... Chcę po prostu Państwu ukazać jedną rzecz. Aby człowiek się wyrwał i wyrwać Państwa i wyrwać mocą ducha z letniości. Bo letniość stała się plagą na tym świecie, epidemią. Prawdziwą epidemią, prawdziwą zarazą. To ona jest prawdziwą zarazą. Jak to Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i Żydzi chcieli go uczynić rewolucjonistą, dlatego, ponieważ Izrael w owym czasie był pod zaborami Rzymu. I chcieli go uczynić rewolucjonistą, aby wyrwać naród spod wpływu okupanta. Jezus Chrystus mówi tak: Rzymianie nie są prawdziwym waszym złem, waszym wrogiem. Waszym wrogiem jest grzech. To on jest prawdziwym waszym problemem. Więc mówi: nie przyszedłem ratować waszych ciał, ale waszych dusz. Wy w sytuacji każdej możecie służyć Bogu i służba Bogu w każdej sytuacji jest dobra. Czy to jako niewolnik,
Czy to jako pod okupacją? Czy to w innej sytuacji, czy to w innej, czy jako Grek, czy jako Żyd, czy jako niewolnik, jako wolny, jako obrzezany, jako nieobrzezany, czy jako kobieta, czy mężczyzna? Jesteście w pełni zdolni do życia w Bogu. W pełni, w pełni, w pełni. A wy mówicie, że to wam przeszkadza. Nie. To nie przeszkadza wam. Mnie też nie przeszkadza to, że przyszedłem na tą ziemię i żyję w ciele grzesznym, jeśli mam tutaj taką boską moc. Boskie dzieło, że przez życie w ciele grzesznym nie utrapiam się nim, ale w nim właśnie pokonuję wasz grzech. Prawdziwego okupanta od zrania dziejów, który jest prawdziwym wrogiem. Więc największym problemem, właściwie epidemią, jak było powiedziane, jest letniość. Czyli przyjmowanie tego wszystkiego ze spokojem. Jak to jest powiedziane w liście świętego Pawła do Koryntian, drugi do Koryntian, rozdział 11, werset chyba 5, 4. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. Dlaczego? Są letnimi. Kompletnie niezaangażowani. Są jak 60, którzy myślą, że ktoś im nam zaprowadzi, a oni nawet nie będą wiedzieli, gdzie są. Jak 60 są, jak 60. Bo było 72 uczniów, kiedy Jezus Chrystus powiedział, jeśli nie będziecie jeść mojej krwi, jeść mojego ciała i pić mojej krwi, nie będziecie do Królestwa Bożego. I odeszło 60 uczniów, mówiąc, co on mówi, co takiego on mówi. Prawo kapłańskie, księga kapłańska zabrania nam pić krwi. A on każe sobie nie tylko pić swoją krew, ale jeść jego ciało. Nie, no to już za dużo. I odeszli. Zostało 12. Jezus Chrystus mówi do uczniów, a wy nie odchodzicie. I wtedy święty Piotr mówi, Panie, a dokąd pójdziemy? Ty masz przecież słowo żywota wiecznego. Tu jest ta prawda. Więc chodzi o to, żeby człowiek się wyrwał ze stoicyzmu. To jest najgorsza plaga, a to powoduje duch ludzki. Ludzie mówią, gdzie jest ten duch ludzki? Mówią, że ducha ludzkiego mam. Gdzie ten duch ludzki? A to ten pytek jest. Ten, który się pyta. On jest taki kompletnie niezainteresowany niebem. Dlaczego? Bo on mi mówi, będę z tym walczył. Będę udawał, że mnie nie ma. Szatan właśnie tak robi. Oni chcą ze mną walczyć, a ja powiem, że mnie nie ma. Będę udawał, że mnie nie ma. A tak szatan robi. Mnie nie ma. Z czym walczysz? Mnie nie ma. I dlatego tutaj duch ludzki żeruje na letniości, czyli na leniwości. Na lenistwie. Na lenistwie duchowym. Co rozprzestrzenia? Trzy możne olbrzymy. Niewiedzę, niepamięć, niedbałość. Moc Ducha Świętego, którą daje Jezus Chrystus, jest pamięć, umiejętność i dbałość. Przypomnij wam, nauczy i zadba. A trzech może olbrzymów niepamięć, niewiedza, niedbałość. To są trzy natury ducha ludzkiego, którego nie czujecie w sobie jako niedbałość, niewiedzę i nieumiejętność, tylko jako pewnego rodzaju, pewną zdolność. Udawania, że się wie, udawania, że się umie i udawania, że się wie i że się dba. To jest wszystko oparte na tej epidemii udawania. Prawdziwej zarazie. Tu jest ta prawdziwa zaraza. Człowiek zwalcza inną zarazę, a ta zaraza jest prawdziwą zarazą. Jest to tak jak za czasów, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi.
Była to okupacja. Jezusa Chrystusa chcieli wykorzystać do usunięcia zarazy rzymskiej, a Chrystus przez usunąć inną zarazę. Zarazę grzechu. I dlatego tutaj przedstawiając tą sytuację, jakżeż ważne jest przebudzenie, o czym mówi święty Paweł w liście do Efezjan, rozdział 5, werset 14. Dlatego się mówi, zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. A zajaśnieje ci Chrystus. To jest ta prawdziwa tajemnica. To jest ta prawdziwa tajemnica, abyśmy przebudzili się, czyli przebudzić się, powiem Państwu, stanąć i zmierzyć się, może nie zmierzyć, ale stanąć i odpowiedzieć na to pytanie. Prawne, wprawdzie najgłębsze, jaka może być, pytanie Chrystusa. Czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? I równe jest to, słowa te, gdy są prawdziwe, są ogniem pańskim. Są żarem miłości. Ogniem pańskim tak potężnym, że wiara staje się żywa. A ona burzy mur dzielący nas od prawdziwej miłości, od życia. To jest prawdziwy mur. On pęka, bo wiara właśnie jest tą mocą. Kocham Chrystusa, ponieważ On mnie najpierw umiłował. Jego miłość we mnie płonie, a zaświadczam o miłości Jego, że wybaczam sobie i rozpada się mur wrogości. O czym mówi Jezus Chrystus? W liście do Efezjan, rozdział 2, werset 14. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. Tu jest ta sytuacja, wrogość, czyli w miejscu tam, gdzie powinna być wiara, jest wrogość. A ta wrogość, ona się przejawia w tej sytuacji, że człowiek po prostu jest letni. Nie jest ani zimny, ani gorący. Tu jest ta ogromna chytrość szatana. Że jest to letniość. Wcale nie tupie, nie krzyczy, nie mówi nie, nie. Tylko kompletnie nie reaguje. A dlaczego? Kościół mówi taki sposób. Dlaczego on tak długo trwa? Nie reagujemy. Jesteśmy nieustannie letni. Nie reagujemy. Kompletnie nie sprawdzamy swojego stanu. Dbamy tylko o swój majątek. To pomaga. I się nie interesować prawdą. Nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy, gdybyśmy się interesowali prawdą. Ale jesteśmy tutaj, bo interesujemy się tylko sobą. Swoim interesem i swoimi wyznawcami. I dlatego nie interesują nas ich niepokoje. Przetrwamy to. Mamy już w tym doświadczenie. Doświadczenie w letności. I dlatego żyjemy brewiarium fidei. Letnią wiarą. Ona daje nam możliwość, siłę przetrwania. Siłę przetrwania. Proszę Państwa, proszę Ducha Świętego, abyście mogli stanąć w czystości, radości, prawdzie przed tą właśnie prawdą pytania, czy miłujesz mnie? I żebyście wiedzieli, że tam jest skrywana tajemnica waszej wiary. Wiary, która burzy mur między, jak to święty Paweł powiedział, jak Jezus powiedział, między
obiema częściami, aby uczynić je jednością. I żeby, jak to Chrystus powiedział, gdy dwóch stanie się jednym, wejdą do jednego domu, powiedzą mu, że przesuń się, ona się przesunie. Abyście wy mogli poczuć tą głęboką wiarę wewnętrzną. Wiara to jest zdolność wybaczenia. To nie jest jakieś tam po prostu sobie zdolność wybaczenia, ale wybaczyć można tylko wtedy, kiedy się czuje prawdziwą miłość, która jest warta tego wybaczenia. Dziękuję Państwu. Oddaję Państwa Bogu Ojcu Wielka przez miłosierdzie Boże. Spotkamy się, proszę Państwa, w piątek. Tak, w piątek. To będzie 26. 26. 25. Tak, 25. 25. Zapraszam Państwa. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję. Oddaję Państwa Bogu Ojcu Wielka przez miłosierdzie Boże. Dziękuję.